cielo vola una colomba. Con sé stringe forte al vento due frasi d'amore. Pamiętam, próbujemy w Sopocie i to jest bardzo żmudne jakieś takie. Nagle zjawia się Czesio. Idzie tak z daleka, ja patrzę, on jest we wspaniałym kapeluszu, rozluźniony. To był gwiazdor. Ja bym nie porównywał tego na przykład do dzisiejszych celebrytów, bo to było zupełnie coś innego. To była wielka osobowość. On emanował osobowością. On wchodził, wszyscy na niego patrzyli. On siadał, witał się. Miał jakąś taką siłę w sobie niesłychaną. No i do tego jeszcze przyszła ta Włoszka fantastyczna z nim, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Ta miłość była szalona, niewiarygodna. To było dwoje tak szczęśliwych ludzi. On specjalnie z Poznania podczas tej trasy wynajął taksówkę, przyjechał, żeby przedstawić rodzinie tę Faridę. No niewiarygodne doznanie. Była wspaniała atmosfera, siedzieliśmy wszyscy całą rodziną, rozprawialiśmy o planach Czesowa. I Farida w pewnym momencie zaczęła płakać, objęła naszą mamę. Mama się pyta, no Czesiu, powiedz, no, co się takiego stało, czemu ona tak płacze?